Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Koza FC. Mam nadzieję, że cieszy, cieszycie się e, widząc kolejny odcinek kariery. Ja cieszę się, że, że go nagrywam, więc e, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Słuchajcie, troszeczkę spadliśmy w notowaniach u naszego menadżera. Zresztą cała z tą wila trzeba przyznać, że radzi sobie obecnie średnio, ale... Mamy szansę to wszystko odwrócić, ponieważ gramy na nowej pozycji, zatem powinno być to całkiem spoko. Na razie bez kontraktu butowego jesteśmy, bo niestety, no, no co mogę powiedzieć, jakby nie mamy wystarczająco dużo fanów na kontrakt butowy, no ale mam nadzieję, że ten odcinek przypadnie Wam do gustu, że będzie dużo łapek i wtedy jest szansa na to, że wreszcie jakiś duży sponsor się do nas odezwie, no bo cały czas latamy w blackoutach, cały czas latamy w butach, które nie są tutaj w żaden sposób oznaczone. No dobra, ja trzymam Mam pozycję, w sumie nie muszę się tak angażować, bo przecież jestem tutaj zawodnikiem ofensywnym e, i na szczęście dzięki temu e, będziemy mieli tutaj mniej roboty z tyłu, a wreszcie będziemy mogli pokazać pełnię swoich możliwości. Tak jak na przykład teraz wychodząc i rozgrywając tę akcję do Mattiego Kesza e, dużo miejsca ma Polak, ale dośrodkowanie zawodzi tutaj. Jeszcze bezsensownie ratował tę piłkę, zamiast pozwolić jej uciec na aut. Eee, dobra, schodzimy sobie tutaj szerzej, e, żeby właśnie McGinn mógł nam podać, ale powiem szczerze, poprosiłem podania w momencie podania, to był mój błąd. E, starałem się jeszcze obrócić gałkę tak, żeby ta e, piłka poszła gdzieś do tyłu do naszych zawodników, ale niestety, no niestety się to nie udało i e, jesteśmy teraz w sytuacji, w której trzeba, hmm, trzeba gonić, trzeba wracać, trzeba starać się tutaj jeszcze piłkę raz odzyskać, żebym miał szansę razem z. E, naszym drugim napastnikiem, coś tu podziałać. A też, żebyśmy nie stracili gola, bo tu było naprawdę blisko. Wygrajmy teraz ten pojedynek główkowy. Nie udaje się, ale okej, okay. nie jest najgorzej, bo mamy szansę do tego, żeby jeszcze tu spróbować coś zrobić. Nie będzie spalonego, nie spaliłem na pewno. E, 35, czyli chyba bydnarek. E, źle się zachował w tej sytuacji. Spróbujmy podać tu jeszcze. Zablokowany nasz kolega z drużyny, żeby to była zrobiona akcja. No, ale niestety nie była. No, jeszcze staramy się tutaj powalczyć. Ja staram się też e, sprawić, żeby Bednarek nie miał tu opcji, żeby dostać piłkę, e, ale nie wykorzystali Polaka tym razem w rozegraniu. Może ten e, błąd z poprzedniej akcji sprawił, że e, nie, nie ufają naszemu, Boże, nas, naszemu, znaczy reprezentantowi mnie, Kajetana Kazimierskiego, ale nie, repre, nie, nie, nie reprezentantowi tej samej e, kadry, którą jest oczywiście e, kadry Morettiego, którą jest oczywiście Italia, no bo przecież Moretti jest. Włochem, chociaż za każdym razem nie mogę się jakby odciąć od tego. No i te kariery, które nauczyły, na, znaczy w których graliśmy, e, wiecie, jednym zawodnikiem mną jakby sprawiły, że teraz z każdym się praktycznie utożsam, ależ teraz fantastyczny ruch. Nie wiem czy to jest Matty Cash, czy to nie jest McGinn na przykład, ale wiem, że jest szansa coś jeszcze z tego zrobić. Możesz tutaj jeszcze zagrać z pierwszej piłki To był strzał. To był strzał No, sprawdźmy te swoje budki, bo to tam coś ewidentnie. Nie siedzi, no warto by było je zmienić. No ja mam ochotę, ja mam nawet model, w którym bym zagrał, ale. Na no w sumie może, może kupię je sobie samemu. E, jest to jakieś tam rozwiązanie, żeby wyjść w retrobutach, nie w najnowszym modelu, tylko po prostu samemu zagrać sobie w czymś e, na co się po prostu e, ma ochotę, a teraz. No, ratuje nas tylko i wyłącznie, Martinez. No, mieliśmy swoją okazję, słuchajcie, mieliśmy swoją okazję. Była szansa, żeby asystować, e, niestety nie udało się tego wykorzystać. Nie ma jeszcze doliczonego czasu, więc jest szansa na to, żebyśmy tutaj e, ruszyli z kontrą, ale ja proszę o podanie Martineza, a ten dopiero zagrywa teraz tę piłkę. Mimo wszystko udaje nam się jeszcze znaleźć tutaj troszkę miejsca. E, spróbujmy zgrać to w ten sposób. Może jeszcze sędzia nie zagwiża ale McGinn miał takie problemy z opanowaniem futbolówki, że teraz już na pewno nie ma szansy na to, żeby coś się wydarzyło, więc wchodzimy jak na razie na boisko... W takim momencie, w którym mogliśmy coś zmienić, ale, ale niestety zawodnicy naszej drużyny nam przeszkodzili w tym, żeby był pozytywny rezultat. Szkoda, szkoda, bo cały czas w takim razie nie możemy zyskać tego zadowolenia naszego trenera i słusznie jakby nie możemy tego zrobić. Oczywiście tutaj przesymulujemy sobie te ćwiczenia, żeby jak najszybciej żeby jak najszybciej to sobie przeszło, wkraczamy także w nowy miesiąc i zaraz gramy z Liverpoolem, tam wyjdziemy także z ławki rezerwowych, no teraz powiem szczerze, uważam, że ten okres aklimatyzacji już przeszedł i trzeba się wspiąć po prostu do kadry i nie ma co się, nie ma co się szczypać, zastanawiam się, co chciałbym tu poprawić, wydaje mi się, że teraz cały czas będziemy szli, słuchajcie, w ten archetyp finishera bądź snajpera, i nie wiem czy nie pójdziemy w archetyp finishera Woleje to nie jest coś co mnie interesuje Ale od tych wolei nie ma tutaj skrętu za bardzo Chociaż nie możemy pójść w wykończenie i woleje Ale czy to zabierze nam woleje po drodze nie, nie zabrało. OK, czyli ominęliśmy sobie to, wykorzystując jeden kafelek w tym miesiącu i to była dobra decyzja moim zdaniem. Chcę do tego archetypu jak najszybciej dotrzeć, chcę jak najlepiej potrafić akcję finalizować. Gramy na Enfield Road, wchodzimy na pozycję prawego napastnika. Fajnie by było wreszcie coś zrobić w jakby punktowego, takiego co przełoży się na, 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 na jakby. Całą drużynę w sensie bramki, w sensie asysty. No zobaczymy. Jak na razie to The Reds będą dośrodkowywali piłkę ze stałego fragmentu gry. Martinez na szczęście łapią bez trudu. Ja proszę o futbolówkę, ale Zobaczcie, no ile razy ja proszę e, i dopiero teraz ją dostaję, a to już zamyka nam opcję do takiej szybszej kontry. Teraz przyrzutem staram się otworzyć lewą stronę. To się udaje, no bo rzeczywiście te podania e, mamy tutaj nie najgorsze, ale taka próba zagrania. Na jakiegokolwiek zawodnika, który ma rywalizować z Wandajkiem e, na plecach, to się nie może skończyć dobrze. Słuchajcie, 10 wirtualnych zaledwie minut do końca. Dlatego też ja tutaj nie mam zamiaru rozszczędzić sił. E, chcę jak najmocniej e, popracować po obu stronach, e, ale oczywiście też chcę, żeby ta ocena nasza była nie najgorsza, zatem e, staram się trzymać tę pozycję w miarę ok. E, teraz byłem dosyć nisko, ale to pozwoli nam zaatakować. Nie w pierwszym tempie, no ale tu z tej akcji już raczej nic nie będzie. Dobra, proszę o dośrodkowanie. E, Wskakuje przed obrońcę. No i gdyby nie e, konate, to byłoby tutaj naprawdę groźnie, no ale od tego jest obrońca, żeby bronić, więc Konate wykonał doskonale swoją pracę, a ja już tam wchodziłem przed defensora i, e, i naprawdę dobrze to wyglądało. Okej, okay, spróbujmy tutaj prze, e, przeciąć to podanie i udało nam się to. Niezły blok, ale potem McGinn stwierdził, że zamiast próbować opanować piłkę, będzie ją po prostu wybijał. Walczymy tutaj o e, pozycję bodaj z kertisem nie, to jest chyba tak, to jest chyba Curtis Jones. E, schodzę dosyć nisko, ale tak jak mówię, chcę tutaj starać się pomóc naszym zawodnikom. E, zgrywamy, no i od razu sprintem staram się znaleźć tutaj miejsce Bardzo duży błąd Robertsona Ten zostawił nam przestrzeń, ale Fabinho no już Jak to Fabinho, łata wszystkie dziury w obronie Przez to był naprawdę problem, ale jest Znakomita okazja, z której ja nic mieć nie będę Nazwijmy to jeśli chodzi o um, statystyki ale zrobiło się miejsce dzięki temu mojemu zagraniu i Jordan Larson e, pierwszą swoją bramkę zdobywa w 11 spotkaniu Premier League. No ale powiem szczerze, no, no to jest coś, co mi się podoba. Prowadzimy na Enfield Road. Ładna akcja. No i nic. Tylko się cieszyć, nic, tylko być zadowolonym z, e, z przebiegu tego spotkania, no bo to może być naprawdę e, niezła, niezła niespodzianka. Teraz staram się piłkę odebrać, nie wyszło mi to, ale dobrze podwajamy e, Mohameda Salaha, e, no i dzięki temu e, kolejna e, pozytywna tutaj ocena w naszej obronie. Teraz dostaje piłkę, nie prosiłem o nią, ale gramy z Larsonem. E, nie wiem, czy on nie będzie wypuszczał, tak jest. Spróbujmy tutaj e, troszeczkę szybkości, nie będę podawał prawa noga, uderzenie. Powiedziałem nawet prawa noga uderzenie i chciałem powiedzieć po długim słupku. Ja rozumiem, że ten mój piłkarz ma pewne wady, ma pewne swoje ułomności, ale. To już była sytuacja, w której należało utworzyć ciało w stylu Tieriego Auriego albo w stylu yy, Gabriela Martinelli'ego z ostatnich spotkań yy, i po prostu posłać piłkę wewnętrzną częścią stupa. Yy, stu, stupa. Wewnętrzną częścią stopy yy, w okolice dalszego słupka. A, a tutaj. No, no, no nie, nie było tak, no dobrze, na szczęście piłkę udaje się przejąć, ten Liverpool jakby taki w ogóle oszołomiony tym, co się dzieje e, i okazjami, które sobie tworzymy i, e, i tym, że nie jest tak łatwo i, i przyjemnie, jak prawdopodobnie wyobrażali sobie to przed meczem, ja w roli dodatkowego środkowego pomocnika, to źle wpływa na moje ustawienie według menadżera, ale uważam, że tutaj naprawdę robimy teraz robotę w tym, żeby nasi rywale nie mogli piłki rozprowadzić, nie udaje im się to i dzięki e, naszemu wejściu, no bo ja brałem udział w tej akcji, Wygrywamy 2 do 1, ale kolejne straszliwe pudło, i tym razem ja nie mam sobie nic do zarzucenia. Tym razem ja naprawdę e, uważam, że tutaj e, to, co zrobiłem, zrobiłem dobrze i to, co kazałem zrobić. E, no to czekajcie, cofnijmy sobie to. No, no, dla mnie ta strzałka jest w prawą stronę. Może nie jest tak szeroko, jakbyśmy tego sobie życzyli, więc mógłbym uderzyć w bramkarza, ale to nie jest strzał kierowany w, w, w krótki ruch. Takie jest moje zdanie, i ja chciałem uderzyć to w prawą stronę. Nawet o tym mówiłem, więc bez sensu by było, żebym e, mówił na odwrót. No, no. Niby jest ok w oczach trenera, ale cały czas to nie jest to. No a moim zdaniem, naprawdę powinniśmy teraz starać się jak najlepiej pokazywać na treningach, jak najlepsze rezultaty zdobywać, bo to już jest moment, w którym, tak w którym, tak jak mówię, warto wrócić. Do, do podstawowego składu. Gramy teraz z Evertonem. Jeszcze przed meczem możemy zrobić trening, co powinno nas tutaj podnieść w tej hierarchii. No ale muszę powiedzieć, że jeżeli wkroczymy na taką ścieżkę, na takie tory, jeżeli nasza drużyna będzie w takiej formie, w jakiej jest, jak w jakiej była w meczu z The Reds, no to naprawdę można myśleć o, o sukcesach, a my wchodzimy na lewe wahadło. Czegoś takiego jeszcze nie było. Gramy jako lewo wahadłowy. No. No muszę powiedzieć, że mocno eksperymentuje nasz e, nasz trener. E, nie ma mowy tutaj o murowaniu raczej, e, jeżeli ja mam grać na tej pozycji, więc może to jest taka jego. E, może to jest taki jego, wiecie, jakby sekret na to, żeby jak najbardziej uofensywnić skład. I, e, i dzięki temu, że ma takiego zawodnika, który no, jest napastnikiem, pomocnikiem na boku, no to liczy, że to pozwoli mu jakoś tę grę e, otwierać dodatkowo. No ja starałem się przerzucić piłkę do Matiego Kesza, niestety nie udaje się to, e, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, e, ale mogło być z tego nawet fajne podanie. E, na razie jednak mamy Sytuację dla rywali. Problem jest taki, że jeżeli przyjdzie do, yy, do bronienia, to naprawdę Tyron Minks ustawiony najbliżej mnie będzie miał nogi pełne roboty. No bo ja tutaj nie mam pojęcia, jak rywalizować, szczególnie z szybszymi zawodnikami. Ależ dostaliśmy przerzut, walczył tę piłkę i jej nie wywalczyłem. Niewiele nam brakło yy, do tego, żebyśmy e, przejęli futbolówkę, ale ale no nie przejęliśmy. No i to lewe wahadło Wymaga od nas teraz powrotu I bez, bez błędu Bez błędu, to jest mój zawodnik, ja to wiem Liczę na to, że może nie dośrodkuje on od razu Minks stwierdził, że nam pomoże Więc ja teraz muszę tutaj Odcinać zawodników, dobra, nic z tego Nie wyszło, jeszcze tam wycięty przez Richard Lisona. Dobra, parę wirtualnych minut Tylko zostało, więc będę starał się Podłączyć do ataku, to była nieźle rzucona Piłka do Magina, ale ona odbiła się jeszcze Od zawodnika przeciwników, no i przez to Całkowicie zmieniła swój tor lotu, zatem no, no nie ma mowy o tym Że to podanie szło tak jak Jak sobie to wymarzyłem Everton naciera Godfrey z boku Ale traci tę piłkę Ja pędzę środkiem, mam gdzieś ocenę Ja chciałbym wreszcie zdobyć gola Ale McGinn biegnąc po skrzydle Zawraca z futbolówką No przecież to jest absurdalne to podanie było chyba do mnie. Przechwytuje piłkę Minks, ale mamy naprawdę duże problemy z przeprowadzeniem tych akcji. Teraz dopiero otwiera się miejsce. Wiecie co? Ja spróbuję samemu to rozwiązać. No, z łatwością znalazłem miejsce, żeby uderzyć. Myślałem, że te strzały są już na tyle dobre, że można troszkę więcej tej siły dać, ale, ale nie, i Rafa Benitez niezadowolony z tego, co się tu wydarzyło, no bo oczywiście nie powinienem tak łatwo e, wykrywać sobie pozycji do uderzenia, ale z drugiej strony no nasz trener także powinien być niepocieszony w wyniku tego strzału. Po miejsce nam się porobiło, ale nie dostajemy piłki teraz dopiero. Dobra, spróbujmy. Prawa noga, uderzenie zablokowane i mam wrażenie, że to Calvin Phillips w szeregach rywali, przynajmniej bardzo podobna fryzura e, do zawodnika Leeds. E, zamykam tę lewą stronę. No jak zwykle staram się być aktywny, słuchajcie, jak zwykle staram się tutaj no, zrobić jak, naj, jak najwięcej, ale w ogóle ta, to granie na tym lewym wahadle, no to to jest coś czego się zupełnie nie spodziewałem i no i no, jest to dziwna sprawa, zobaczmy, ostatnia akcja meczu, to może być, teraz ważne, żeby zamknąć tutaj linię, na szczęście piłka nie dociera w naszym kierunku, bo, bo bałbym się co może się wydarzyć Hilfig Sigurdsson w polu karnym nie wykonuje stałego fragmentu gry no i ja go kryłem. Gdyby bramka spadła w tym momencie, to byłaby tylko i wyłącznie moja wina. Dobra, trzeba zagrać długą piłkę, bo zaraz sędzia zakończy spotkanie. Czy ja uderzyłem w Tyrona Minksa? Wydaje się, że tak. No tu jest jeszcze powtórka tej okazji. Ona była naprawdę dobrą sytuacją. Szkoda, że nie udało się jej skończyć. Fajne jest to, że po raz kolejny wchodząc na boisko, meldujemy się w tej um, topowej trójce przynajmniej. No z drugiej jednak strony nie mamy tutaj powodów do zadowolenia, bo cały czas brakuje tych osiągnięć indywidualnych i to jest coś, na co naprawdę powinniśmy zacząć zwracać uwagę, że. Że to nie wygląda dobrze, no bo e, kiedy spojrzymy na MyPro, to 15 spotkań, e, zdobyte zaledwie 3 gole, e, no, no to nie jest coś, co chcielibyśmy widzieć. Oczywiście, kiedy spojrzymy na przykład na statystyki e, zespołu, kiedy spojrzymy na oceny meczowe, no to my tutaj znajdziemy się bardzo wysoko. No, jesteśmy najlepszym według ocen zawodnikiem naszej drużyny, ale lepszym nawet niż Emi Martinez, ale no. To nie jest to, prawda? To nie jest to. Czas na wycieczkę do północnego Londynu. Nie, to północny Londyn i ekipa kanonierów przyjeżdżają do nas, podmęczeni, ale my nie znajdujemy się nawet w kadrze meczowej. To jest bardzo ciekawe, no bo ocena menadżera na to zupełnie nie wskazuje. Zatem, czy ja jestem kontuzjowany? No tak, że mi się. E, nie wydaje, dostajemy informacji o powołaniach e, i, i to jest wszystko, co tutaj e, jest na naszym mailu. Tak więc, e, to, że odstawia nas od kadry menadżer, e, bardzo mnie martwi. Cieszę się, że przegrywamy. Zatem nie będę ukrywał, bo to pokazuje, no, że ze mną przynajmniej zdobywamy te punkciki pojedyncze. Ale. E, no, muszę powiedzieć, że tutaj z naszym e, przełożonym absolutnie się nie dogadujemy, i ja nie mam zamiaru tutaj grozić odejściem, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której ja na mecze z tymi największymi zespołami, na mecze, po które przyszedłem do Ligi Angielskiej, nie łapię się do składu. No teraz wchodzimy, no, nie do końca na, na ogon, bo troszkę więcej tego czasu dostajemy z inną lundyjską ekipą, czyli z Crystal Palace, e, ale no, no jest to takie troszeczkę, mm, no, nie fajne, nie fajne. słuchaj, panie dajesz, bo tutaj. No, 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 no to, to nie jest coś, co mi się podoba. Zagrana ta piłka miękko. Teoretycznie to był mój zawodnik, ale potem już lubię myśleć, że ktoś go powinien przejąć. Fajne wznowienie od Martineza, ale piła nie. Uderzona za płasko. Ja nie, nie mogłem tutaj nic z tym e, zrobić. Ustawiam się szeroko, żeby dostać podanie. Cały czas jest właśnie możliwość. No i teraz mamy szansę, żeby ściąć do środka sobie. E, poszukajmy okazji do strzału! Jest uderzenie po długim! Ale znowu, czegoś brakuje. Jeszcze uderzę Magina z głowy. Nie wiem, co myślał sobie, że, że pokona Guaitę w ten sposób. Trochę optymistycznie, ale, ale jest szansa, że ta główka zostanie wygrana przez kolegę z drużyny. Możemy wprowadzać e, Larsona, uderza Larson i. nie trafia. My nigdy nie będziemy mieli asysty i bramki w tej jasnej chwili, chyba, no. W takiej sytuacji takie pudło. Chociaż ja chyba jestem ostatnim, który powinien to mówić. Ok, zalicza przechwyt nasza drużyna. Eee, pokazało się miejsce z boku, ale ja proszę o piłkę. Uruchamiamy Matiego Kesha, nie spalił, e, Mati. E, ładne podanie do Larsona, ale ten, no nieskuteczny dzisiaj bardzo mocno. E, wracamy troszeczkę, żeby przejąć tę piłę. Dotknąłem ją. Zaliczyło mi jako przejęcie, ale niestety Eberecz Jeze mimo wszystko dalej e, ciśnie e, z, tą, z tą akcją. E, chyba trzeba lekko cofnąć. Dobra, będziemy mieli tutaj okazję do skontrowania. Puść mnie tutaj, ale szybciej, panowie, szybciej. No, bo naprawdę tutaj miałem bardzo dużo przestrzeni, a też e, wydaje się, że przeciwnicy, e, w przeciwieństwie na przykład do spotkania z Liverpoolem, pozwoliliby nam się tutaj urwać. Mielibyśmy możliwość naprawdę wykorzystania szybkości. Może nie jakiejś największej, którą posiadam, ale, ale takiej, no, 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 która powinna wystarczyć na tych, których oni mają z tyłu. Ebere Chiese, szuka sobie przestrzeni na lewej stronie, jest dośrodkowanie, ale Martinez. Chciałem powiedzieć, że pewnie to wyjmie, ale piąstkowaniem ratuje się nasz argentyński bramkarz. Staram się tutaj e, Gallaghera odcinać od piłki, bo to chyba jest on. E, wygrana główka, nikt nie wyskakuje do tego strzału na przedpole. No ale na szczęście nic złego się tutaj nie dzieje w związku z tym. Ja szukam sobie pozycji może troszkę bardziej z boku, nie? Bo ta piłka już leci do mnie, gdybym tę głowę wygrał, to by było naprawdę coś, ale tam byłem potrojony tak naprawdę. No i z kim teraz grać? Larson się nie pokazuje. Teraz dopiero Wahadłowy. Wiesz, to daj taką ciętą. Dobra, nie było ciętej, ale spróbujemy uderzyć zablokowany jeszcze walczył o tę piłkę. A, ja. No, no brakuje, brakuje po prostu takich dosłownie detali, żeby te nasze zdobycze wyglądały zdecydowanie lepiej. No teraz cofamy się wraz z całym zespołem, bo widać, że tutaj każdy chce pomóc w obronie, każdy chce, żeby te trzy punkty z Londynu wyjechały, żebyśmy byli w stanie z Crystal Palace tutaj wygrać. No ja minąłem się z piłką, szóstka lekko to przeciął, ale też nie na tyle skutecznie, żebyśmy byli w stanie coś, coś tutaj zrobić. No i out dla rywali. Rzut rożny. Dużo zaangażowali zawodników nasi przeciwnicy, więc jest szansa do tego, żeby tutaj e, skontrować. Poprosiłem o podanie wielokrotnie, no ale Martinez nie jest w stanie do nas dokopać piłki, już nie mówiąc o czasie decyzji, e, kiedy to zdążyli rywale wrócić. E, uderzenie nieczyste, ale w ogóle był spalony. Dobrze, bo już bałem się, że tutaj e, naprawdę będzie to. Po prostu taki fajny Lobik. Na szczęście to się nie wydarzyło. Ja muszę w środku trochę tę piłę przeklepać, ale no widzicie, nawet kiedy ja staram się cofnąć, zejść niżej do pogrania, no to ta Aston Villa bardzo rozczarowuje, i to, i to naprawdę jestem tutaj w głębokim szoku, bo widząc ofertę e, z The Villans, no to porzuciliśmy ten Ajax powiem szczerze, pełni. E, Pełni nadziei na to, że znajdujemy fajny zespół. Teraz dobrze rzucona piłka, ale Gwajta rozczytał plany. No i nie udało się wahadłowego tu obsłużyć. A byłaby szansa zrobić z tego nawet asystę, myślę, bo tam wystarczyło potem dołożyć tylko nogę. O, spaliłem, dobra, poprosiłem o piłkę, ale spaliłem straszliwie. I nawet gdyby to podanie do mnie doszło, to nie byłoby opcji, żebyśmy byli w stanie z tego coś, coś więcej zrobić. Tu jeszcze kombinują i Eze w środku. No ale na razie nie wygląda to groźnie na szczęście. No, ale mamy szansę do kontry. Czy wreszcie się przełamiemy? E, ładnie rozszerzona teraz ta akcja. E, goni mnie dwóch zawodników rywali, ale jesteśmy w stanie tutaj. No, zagrać dwójkowo chciałem. Niestety się nie udało. Larson próbował podać po ziemi. Ja prosiłem o podanie górą, ale w ogóle on mi podawał zanim ja prosiłem go o podanie. Zatem to była jego inicjatywa i to było bardzo fajnym pomysłem, bo ja tam szukałem tej linii wbiegnięcia. E, mamy jeszcze przechwyt, słuchajcie. McGinn, dobra piłka do mnie. Ja do Larsona i będę szedł szeroko, żeby mógł mi zagrać, ale zdecydował się wycofać piłkę. Nie wiem, czy to był akurat dobry pomysł. McGinn. Dawaj, e, dawaj, 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 cash, Ok. E, nie mam jak podać. Teraz mam jak podać. No. A! Ja mam wrażenie, że gdybym im przyniósł tę piłkę w rękach na drugi, czy trzeci, czwarty, piąty metr przed bramką, ją im postawił i powiedział: strzelaj, to oni i tak znaleźliby sposób, żeby tego podania nie wykorzystać. Teraz jeszcze mieliśmy przechwyt szansę, żeby wrócić ze spalonego i zdobyć z tego bramkę. Niestety cały czas bez przełamania. Na pewno highlightem tego odcinka jest zwycięstwo z gigantem. Ale cały czas jest, nie, nie mamy zdobyczy bramkowej, nie mamy asysty. To, to jest po prostu niesamowite, jak pod tym względem jesteśmy zblokowani. Oczywiście zachwycony menadżer postawą. E, no nie ma co się dziwić, bo odbudowaliśmy się tutaj naprawdę mocno, e, jeżeli chodzi o, o Andreę Morettiego. No ale jeżeli chodzi o cały zespół, to naprawdę e, sporo nam brakuje. Potrzebujemy tu e, to, co pewne kolejnych upgrade'ów. Nie możemy jeszcze pójść po e, archetyp cały, e, ale możemy spokojnie... Podnieść jeszcze bardziej wolę, i finishing, e, i wydaje mi się, że w to teraz zainwestujemy, e, żeby, żeby tutaj to podnieść. Chociaż tak naprawdę, bardziej podkręcenie w strzale i, e, i dokładność e, to byłoby coś, co, co powinno nam się tutaj przydać. Wtedy też będziemy może mieli rzuty wolne. Wiecie co, pójdziemy sobie tym razem w e, ten kafelek i zobaczymy, jak uda się dalej tego Andrzeja Morettiego rozwinąć. Gramy teraz z e, Tottenhamem. Wychodzimy w podstawowej kadrze, więc będzie sporo czasu na to, żeby Markowicza i Dajera jakoś przerobić. To będzie mecz, w którym strzelę gola. Ja tu czuję, ja to wiem, mam na to ochotę, ale jak to będzie wyglądało, o tym przekonacie się w kolejnym odcinku.